Mamy takie fajne równanie. 12 do potęgi minus 2 razy 1,72 do potęgi 5 to jest równe 2 do potęgi A razy 3 do potęgi B. No i naszym zadaniem jest znalezienie takich liczb całkowitych a i b, dla których to równanie będzie spełnione. No i teraz zachęcam Cię do naciśnięcia pauzy, wstrzymania odtwarzania filmu i podjęcia próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. Spróbuj przy okazji wykorzystać wszystkie swoje. Wiadomości na temat własności potęgowania. No dobrze, zakładając, że taka próba została podjęta, samodzielnego rozwiązania, teraz rozwiążemy to sobie razem. No więc ja będę tutaj przekształcał tę lewą stronę, na razie prawą zostawię i spróbuję przekształcić lewą stronę do takiej postaci, żeby mieć 2 do jakiegoś wykładnika razy 3 do jakiegoś wykładnika. No i zobaczymy, czy to się uda. Zacznijmy od przyjrzenia się liczbie 12. Liczba 12, jak wiemy, z tabliczki mnożenia, jest iloczynem na przykład. Liczb 3 razy 4. No i tu mamy trójkę, a tutaj mamy czwórkę. Czwórka z potęgą dwójki. No i to jest właśnie to, co nas interesuje. Chcemy mieć tutaj potęgi trójki, potęgi dwójki. Czyli taki rozkład nam się na pewno przyda. No i 12 było tutaj podniesione do potęgi minus drugiej, no to zostaje do minus drugiej. Dobrze, teraz co możemy zrobić z liczbą 72? Liczba 72 albo liczba 1, 72. 72 to jest. 9 razy 8, czyli możemy znać, że to jest 9 razy 8 tutaj w mianowniku. No i to 9 razy 8 było podniesione do potęgi piątej, więc tak zostaje. No tej prawej strony nie będę przepisywał, tylko będę przekształcał teraz cały czas tę lewą stronę. Na końcu przyrównam ją znowu do tej prawej. Spróbujemy właśnie tę lewą stronę to jakoś uprościć. No dobrze, czyli mamy coś takiego. Teraz jak mamy iloczyn dwóch liczb, 3 razy 4, i to do jakiegoś wykładnika, no to wiemy, że możemy... Każdą z tych liczb oddzielnie podnieść do tego samego wykładnika, a potem je pomnożyć. Czyli to będzie 3 do potęgi minus 2 razy 4 do potęgi minus drugiej. Wolno nam coś takiego zrobić, więc robimy. No i teraz tutaj podobnie, tylko zanim do tego dojdę, to można napisze, że 1 przez 9 razy 8 to jest to samo co 1 dziewiąta razy 1 ósma. I zaraz znowu te liczby rozdzielimy tak samo jak tutaj. Każdą oddzielnie podniesiemy do potęgi piątej. No ale po kolei. Tutaj mamy 3 do minus drugiej, to na razie przepiszę bez zmian. No a czwórka, tak jak powiedziałem, jest potęgą dwójki. Czyli tę czwórkę możemy zapisać jako potęgę dwójki, a konkretnie drugą potęgę dwójki, no bo 4 to jest 2 do drugiej, czyli to jest 2 do drugiej, no a później podniesione do potęgi minus 2, tak jak było. Tutaj nic się nie zmienia, ten wykładnik zostaje. No a tutaj tak jak mówiłem, możemy 1 dziewiątą podnieść do potęgi piątej i pomnożyć przez 1 8 podniesioną do potęgi piątej, korzystając znowu z tej samej własności. Jak mamy iloczyn dwóch liczb do jakiegoś wykładnika, to możemy zamienić to na pierwszą liczbę podniesioną do tego wykładnika razy druga liczba podniesiona do tego samego wykładnika. No dobrze. Tutaj 3 do minus 2 na razie przepiszę jeszcze po raz kolejny bez zmian. A tutaj mam 2 do potęgi drugiej i jeszcze do minus drugiej. Wiemy z poprzednich filmów, że jak jest taka sytuacja, że mamy coś do jakiejś potęgi i wynik tego działania jeszcze do jakiejś potęgi, no to te wykładniki, które tutaj są, trzeba po prostu pomnożyć. 2 razy minus 2 to będzie po prostu minus 4. Czyli to mamy pomnożone przez 2 do potęgi minus 4. Widzimy, że coraz lepiej nam idzie. Rzeczywiście, udaje nam się przedstawiać tutaj te czynniki jako potęgi dwójki i potęgi trójki. Czyli to jest to, co sobie postawiłem na początku jako cel. No a teraz zastanówmy się, co zrobić z tą jedną dziewiątą tutaj. No to co z tą jedną dziewiątą tutaj zrobić? Może to jest z boczku, sobie napiszę, jedna dziewiąta. To no może nawet z jednej strony, że to jest to samo, co 9 do potęgi minus pierwszej. No ale jedna dziewiąta to jest też to samo co 1 przez 3 do kwadratu. No jak mam w mianowniku takie wyrażenie potęgowe, to to jest to samo co 3, ale do wykładnika ze zmienionym znakiem, do ujemnego wykładnika, czyli to, to jest to samo co 3 do minus drugiej. To wiemy z słusznych filmów. No i to się zgadza z tym, co tutaj napisałem u góry, dlatego że 9 to jest 3 do drugiej, jak to podnosimy jeszcze do minus pierwszej, tak jak tutaj było, 9 do minus pierwszej, 3 do drugiej to jest po prostu 9, no to wykładniki mnożymy, czyli to jest to samo co 3 do minus drugiej, bo 2 razy minus 1 to jest minus 2. Tak czy inaczej dochodzimy do czegoś takiego, że 1 9 to jest to samo co 3 do potęgi minus drugiej. No a tutaj była jeszcze potęga piąta, bo mieliśmy 1 9 do potęgi piątej, więc ta piąta potęga jeszcze na razie zostaje. No i podobnie jak rozprawiliśmy się z 1 dziewiątą, to teraz rozprawimy się z 1 8. Czyli 1 ósmą też przepiszemy. 1 ósma to z jednej strony można napisać, że to jest 8 do minus pierwszej, no ale równie dobrze można jedną ósmą przedstawić jako 1 przez 2 do potęgi trzeciej, no bo 8 to jest 2 do trzeciej. Jak mam 1 przez 2 do trzeciej, to to jest to samo, co 2 do minus trzeciej. Jak mam odwrotność, no to zmieniam znak wykładnika. No ale podobnie jak w poprzednim przypadku, tutaj też mogłem napisać, że 8 to jest 2 do potęgi trzeciej, całość do minus pierwszej. Wykładniki mogę wymnożyć. 3 razy minus 1 to jest minus 3, czyli to mam wykładnik minus 3. Tak czy inaczej dochodzę do tego, że 1 ósma to jest 2 do potęgi minus trzeciej. No a wykładnik 5 tam był. No skoro był, to nadal zostaje. No i widać już chyba, że zbliżamy się do końca. Czyli mamy tak: 3 do potęgi minus drugiej, pomnożone przez 2 do potęgi minus czwartej. Dalej mamy to pomnożone przez 3 do jakiego wykładnika? No tutaj te wykładniki muszę wymnożyć. Już mówiłem o tym, że jak mam coś do jakiejś potęgi i potem wynik tego, jeszcze do jakiejś potęgi, no to te wykładniki trzeba wymnożyć. Minus 2 razy 5 to będzie minus 10. Tutaj będę miał wykładnik minus 10. No i dalej mam jeszcze razy 2 do potęgi, i znowu muszę te wykładniki wymnożyć. Czyli te wykładniki muszę wymnożyć. I to będę miał minus 3 razy 5, to jest minus 15. Zaczyna mi brakować kolorów. No dobrze, no to mam już tutaj same potęgi dwójki i trójki, tylko trzeba je teraz jeszcze zebrać. Zebrać wszystkie razem. Czyli trójkę mam tutaj. I trójkę mam też tutaj. Czyli będę miał 3 do jakiej potęgi? Minus 2 i minus 10. Jak mam iloczyn wyrażeń o tych samych podstawach, to wykładniki muszę do siebie dodać. Czyli minus 2 i minus 10 to będzie razem minus 12. Czyli z tych dwóch czynników mam 3 do minus 12. No a dwójkę będę miał w jakiej potędze? Razy 2. Tutaj mam minus 4 i minus 15. Minus 4 i minus 15 to będzie razem minus 19. No i teraz muszę sobie przypomnieć, od czego tutaj zaczęliśmy. Że ta prawa strona miała być równa 2 do A razy 3 do B. No to przepiszę tutaj tę prawą stronę. To ma być 2 do potęgi A, razy 3 do potęgi B. No i teraz już widzimy, ile musi być równe A, a ile musi być równe B. No B to jest ten wykładnik przy Trójce ma być równe minus 12, a a to jest ten wykładnik przy dwójce, musi być równy minus 19, żeby to się zgadzało. No i tym sposobem udało nam się rozwiązać zadanie. Przy okazji przećwiczyliśmy wszystkie te znane własności potęgowania, które pojawiły się w poprzednich filmach.